Takim impulsem do tego, żeby przeciwstawić się ZUS-owi, było to, że nasz rząd zaczął manipulować przywilejem emerytalnym. To było takie najbardziej spektakularne. Dlaczego? Proszę Państwa, no wyobraźmy sobie, no składamy jakieś pieniądze i nagle ktoś nam mówi, że tych pieniędzy albo nie ma, albo że z nimi się coś stało, albo że mamy coś z tych pieniędzy nie korzystać. No w każdym razie podejmuje decyzję za nas, za obywatela. No przepraszam bardzo, że to są moje pieniądze wypracowane przeze mnie i nagle ktoś mówi, słuchaj Sowa, ty z tych pieniędzy nie skorzystasz, albo skorzystasz później, albo powiedzą, że będziesz miał mniej tych pieniędzy, bo nagle się, nie wiem, zginęły, przepadły, zakopane zostały, nie wiem co się stało, no okej, mi się to nie podoba. Doszedłem do wniosku, że sam sobie zadbam o swoją emeryturę i chcę wiedzieć, jeżeli uzbieram sobie mniej, no to będę miał mniejszą emeryturę, jeżeli uzbieram więcej, to będę miał większą emeryturę. Jeżeli będę na przykład wcześniej chorował, no to wtedy przejdę wcześniej na emeryturę. Jeżeli będą mi sił starczyć, to ja może będę pracował do 75 roku życia. Kto mi to może zabronić? Okazuje się, że może. Nasz rząd mówi, kiedy ja mam wejść na emeryturę. Przepraszam, niedługo nasz rząd może będzie mówić, kiedy mam zrobić kupę i jakiego papieru toaletowego mam użyć, czerwonego, a może różowego. Ale no mi się to nie podoba po prostu.